Jak to jest być uczniem Kasprowicza? Dobrze? A wie pani, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w Kasprze najbardziej, powiedziałbym, że profil społeczno-prawny, który przyjął mnie, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe debaty wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wysłuchuje się wykładów, nawet pozornie uniwersalnych, bywa, że nie rozumie się, że tak się wyrażę, nie rozumie się, o czym one są. Ja miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ znalazłem profesjonalnych nauczycieli. I dziękuję profilowi, dziękuję mu. Spopraw to niesamowite lekcje, spopraw to olimpiady, spopraw to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo, ale jak ty to robisz, skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To wspaniała atmosfera, to właśnie ona sprawia, że dzisiaj na przykład uczę się do kartkówki z mapy świata i ministrów, a jutro, kto wie, dlaczego by nie, zaangażuję się w kiermasz charytatywny lub będę choćby oglądać, szkolny mecz siatkówki.